Dzień dobry, ja jestem Zenek, ze mną jest Fred, to jest Civka 5 ze wszystkimi dodatkami. Gramy multi, mam turę 216, czy też mamy turę 216, rok 1892. No i Fred prowadzi. Wow, ty już masz 1000 punktów, ładnie, nawet nie zauważyłem. Ja 700, no więc jestem jakieś 300 punktów w plecy. Parę techów też w plecy. Chociaż mam naukę chyba już teraz lepszą niż ty. Nie wiem, ile ty masz teraz punktów, ja mam 550. 570. O, to proszę bardzo, przycisnął jednak. No, tak, więc. Więc się bawimy. Randy zrezygnował, ponieważ tam Fred jakieś tam konszachty i jakieś makiawelistyczne układy zrobił i po prostu wszyscy mu tam wypowiedzieli wojnę Randy'emu i. No już dobra, nie rób ze mnie tego złego w tej historii. Znaczy ja nie wiem, czy to wyszło przez przypadek, czy on specjalnie zawarł z nim sojusz militarny, a później tak naprawdę wypowiedział wojnę innym, ale to przez to inni wypowiedzieli wojnę Randy'emu i tak się to zaczęło, no. No nie wiem. No nieważne. Kontynuujemy tą zabawę. Fred pewnie wygra naukowo, coś mi się tak widzi, bo innej opcji nie widzę. Tutaj na zwycięstwo. No chyba, że ewentualnie dyplomaty. Zostawiłeś dyplomatyczne włączone, czy nie? A wszystko oprócz. No, jaki jest sens wyłączania metody na wygraną w multi? No nie wiem. Tylko czasowy wyłączyłem, no bo jest tak naprawdę zjebane trochę, nie? No. Dobra, co ja bym tutaj chciał zrobić? To przypuń tutaj łaskawcze. Wystarczy od tej Rio de Janeiro. Dobra, kolejny stateczek handlowy. Dokąd ja go mogę posłać? Helsinki 22, Ragusa 21. Gdzie to było najwięcej hajsiwa? 18 Kseką, Jeonjun. Do Helsinek chyba nie chcę wysyłać, bo tam jest ten cholerny idiota, z którym prowadzę wojnę. A z nim prowadzę wojnę, czy nie? A, już mogę negocjować pokój. To ekstra. To dawaj, siomek, jakiś hajs na turę. Dawaj, futra. Zgodził się, czy się nie zgodził? Nie ogarnię. Aha, nie wiem, bo ja powrót nacisnąłem. Dobra, 5, zaproponuj. Nic z tego. Rzuć. Negocjuj pokój. Dobra. W porządku. Dobra, to podpisałem z nim ten pokój śmieszny. Wojna była niesamowita, zawzięta i tak dalej. No to teraz tak. A może zrobić sobie tych archeologów i coś tutaj pokopać. Zrobimy statek handlowy. A teraz, a czy mamy jakieś kurcze blade, nie mamy do budowania typu jakieś olimpiady i tak dalej. Nie mamy żadnych olimpiad. To super partia. Co tu można zrobić? A zróbmy ten kurcze stadion. Ej, tu giełda może być. Teraz tak. W ogóle ta beta Overwatcha teraz wyszła kolejna, co nie? No ale to jakaś otwarta czy zamknięta dalej, czy co to jest? Zamknięta, ale chyba już szerszy dostęp jest o wiele, wiesz? Już tak kojarzę. Ale ty masz dostęp do tej bety, czy nie? Nie, ale tak czytam, właśnie myślę, czy sobie nie skołować jakoś, bo ta gra mi się mega podobała, no bo wiesz, ja tego TF-a grałem. No. A to jest dość podobne tak naprawdę. Chociaż trochę inne podejście ma, ale myślę, że mi się mega spodoba, jak do tego przysiądę, także. To możemy. Chcę to ograć. Jak będzie. Ale ta gierka ponoć nie będzie za darmo, ona będzie za hajs. No właśnie nie, będzie za hajs, no ale no beta to beta, co nie jest. Pograć, zobaczysz, czy się podoba. No, szkoda trochę, że nie będzie taka darmówka, to ja bym sobie pograł, kurczę, blada. Team Fortress jest darmowy, stary. Ale ja nie chcę w Team Fortress, w to bym sam, znaczy to mogę powiedzieć, żeby mi się to spodobało. Podoba mi się Heroes of the Storm, ale tak naprawdę nie mam czasu w to już grać. Fajne są Heroesi. Lepiej mi się to gra nie, niż Lola, bo... Mnie na przykład Hoss odrzuca z tym. Jak to cię odrzuca? Zajebisty, kuźwa. Za prosty jest. Myśmy pograli sobie, no. A to jest za prosty. Ja mam... Fajny, to jest taki casualowy, fajny, kurczę. No właśnie, a ja nie lubię casualowych gier. To jest takie moje zboczenie, lubię hardkorowe gry. O, oh, come on. No to się fajnie. To jest, tak, jak ty się, to jest tak, jakby ty byś się męczył na hardkorowych grach. Ja się tak męczę na zbyt prostych. Ja na przykład jak gram w Lola czasami, to ja już nie mam czegoś takiego, że se gram postaciami, które są dla mnie, wiesz, jakieś
nie wiem, których się nauczyłem, tylko wybieram sobie jak najtrudniejszą postać jak mogę, bo chcę mieć jakieś wyzwanie jak gram i tyle. To jest już taki etap u mnie tego rozwinięcia, tego, wiesz, pchania sobie tego poziomu trudności do góry. Ja już nie gram prostymi postaciami, nie gram w prostej gry, mam coś, nie wiem, coś tak mi się wyparło. Na telefonie jedynie na przykład jak się nudzę, to odpalę jakąś tam zręcznościówkę czy coś. No tak, tak. Jasne. Ale ogólnie celuję w trudne, skillowe gry. Och, kurczę. Dobrze wiedzieć, dobrze wiedzieć. No widzisz, to jest bardzo interesujący fakt, nie? Tak jest. Okej. Zaraz, to muszę sobie przejrzeć. Ale Civka jest skillowa, o co chodzi? Karcianki no są właśnie skillowe. No właśnie o tym mówię. W Civkę gram, w karcianki gram, chociaż w Hearthstone to dobrze. Te formaty będą dobre, bo z tego RNG będzie mniej. No, będzie trochę więcej skilla. No powiem, to RNG to jest taka kapa, że po prostu masakra. Bo na przykład duela uwielbiałem, co nie, ale w duelu mnie wkurwiało to, że żeby mieć dobry deck, tam trzeba było już naprawdę napierdalać, bo no cztery legendy takiej matki, nie wiesz, co chodzi. Nie, tam legend na epiki, ale no come on, w Hearthstone tak samo trzeba napierdalać, żeby mieć dobry deck, to bez jaj. No ale łatwiej jest budować jakiegoś, wiesz, w razie czego raka, to po prostu napieprzał po mordzie, niż tam w tym docu, jak, znaczy tam... No to przykład, też ta... można było łatwo no, ale zbudować no, talię. Mroczny Asasyn, jeżeli dobrze pamiętam nazwę. No, no, no. I ale... te pomioty w ogóle i tak dalej. To pomioty to takie... ten, to... Później to znerfili, to już nie było takie mocne. No tak, no ale no fakt faktem wiesz, ja wtedy grałem w tym okresie, jak po prostu Xorm to rozpierdalał wszystko i to no, Xorm przykro się patrzyło. No to był taki Face Hunter, no. No taki tylko, że gorszy. Tylko, że... No moim zdaniem lepszy, no na pewno bardziej więcej trzeba było kombinować przy nim, no come on, no przy Xormie i tak się więcej myślało tak naprawdę niż przy Face Hunterze, no kurwa, to jest... No tak, bo trzeba było jakoś dobrze tutaj jednostki no, ustawić, znaczy pozycjonowanie, to się więcej myśli. No. Przecież pamiętam na tym, ja pamiętam jak typka jakiegoś tam, tak naprawdę ponoć dobrego gracza rozwaliłem, koleś grał na tych, na jeszcze na turnieju szwajcarskim, koleś grał tym Siegfriedem na stakach, a ja grałem Xorbom i go jakoś tam rozpykałem, tylko tym, że miałem chyba lepsze pozycjonowanie jednostek tak naprawdę niż on i mi się udało go rozpykać. Nie, to już naprawdę było osiągnięcie, zrobienie tego Siegfrieda na stakach Xorbom, tak mi się wydaje. To jeszcze na dobrego gracza, co nie? No, jeszcze na jakimś tam... Bo tam ludzie mi pisali w komentarzach, powiem, że tak naprawdę grałem z jakimś dobrym kolesiem i go tam rozpykałem tym Xorbem. A ty takie A ja no, dokładnie. Piękna sprawa. Jak to się powiada. No. Na pewno przy Xormie się więcej myślało, czy też nawet teraz, bo na tym Xormem grać no tak, więcej no bo na przykład wiesz, Xorm miał mega duże tempo i potrafił szybko się rozkręcić, ale tak naprawdę jak się go już zrzuciło z tego, to już ogarniałeś. A Face Hunter na przykład w Headstone'ie, to mimo wszystko nadal ma tego Hero Powera, nadal ma te kilkomandy i tak dalej. No przecież ale to w Headstone'ie to jest taki problem, powiedzmy, że tam tak na dobrą sprawę jak na face deck nie zagrasz taunta, to tak naprawdę tym face deckiem to nawet kurwa nie musisz tradeować, możesz tylko napierdalać non stop jak dureń w face i tak naprawdę nic więcej nie musisz robić, no to jest po prostu zero myślenia praktycznie, no zero jakiegokolwiek myślenia, to jest tylko naparzanie w face, no masz problem z tradem wtedy tylko jak ci przeciwnik zagra jakiegoś taunta, albo jak ci masz problem, jak ci weźmie jakieś AOE, walnie i ci wszystko no tak, no bo tak to masz jakieś tam miniony, co mają po 3-4 ataku strzażąc, oni napieprzasz. No dokładnie. I masz te no. wszystkie spele, co tam też... Dlatego na przykład ludzie, widziałem taką dyskusję dość dużą na forum Hearthstone'a, żeby zwiększyć limit HP wszystkich bohaterów, no ale to wiesz, przed tymi formatami to było. Żeby zwiększyć do 40 HP, no bo ta face meta się wtedy tak rozkręciła przez moment, że co w sumie by nie było takie głupie, jakby wszyscy mieli 40 HP. A co na to Blizzard? Coś tam ktoś komentował to z Blizzard? Nie, tam się nie powiadał i co to. Z nimi to ciężko chyba w ogóle o kontakt. Wszyscy spamią na forum, a tam nikt w ogóle zero reakcji. Znaczy nie, no pewnie jakiś tam moderator coś pewnie napisał, ale pewnie tak... No ale no to on tam widzi, on się nie liczy, to tak naprawdę. Na przykład w Hearthstone liczą się ostatnio głównie wypowiedzi na przykład tego Ben Browda. O. Ja nie wiem, co to jest. On tam jest teraz takim community managerem, można wręcz powiedzieć. On tam te wszystkie designy i decyzje też tam jest dość ważną osobą i tak dalej, i tak dalej. O Jezu, ile tych trade'ów się teraz skończyło.
Mi się skończyły jakieś trajdy? Mi się skończyły. No, coś tam od ciebie, bawełnę dostawałem. Jakąś bawełnę od ciebie dostawałem. Co tu zrobić? Co tu zrobić? Giełda. Tu może być ZU? A niech będzie ZU. Okej. Okay. Mi się w Hearthstone podoba bardzo ten. Warlock mi się podoba. Bardzo chciałem sobie złożyć tego. Złożyć bym chciał sobie Handlocka, to jest świetna talia. To jest ponoć. Albo Rhinoloka. Nie, Rhinoloka. No to już Rhinoloka to już teraz mogę złożyć sobie takiegoś tam prostego. Ale ten, Handlocka musiał sobie złożyć, to jest kuźwa ponoć ponadczasowa talia tak naprawdę. Prawie jak Face Hunter. Tak, jak ona wyszła, to ona istnieje non stop, co nie? No. Tylko on teraz dopiero dostanie, jak będą te formaty. Dostanie ostro po dupie z tego co słyszałem. No możliwe, możliwe. Bo on tam kilka ważnych kart straci. Trochę szkoda, no Buma na pewno straci, co tam jeszcze, no parę straci kart na pewno. Straci. Znaczy Handlock to tam, czekaj, nie, no nie chcę mi się teraz przeglądać. Nie wiem, czy on Buma, ale Buma chyba używa. Czasami używał z tego co pamiętam, ale nie. On to bardziej na tych, wiesz, gigantach i tak dalej. Buma, no tak, tam... no ale giganci to są praktycznie wszystko podstawki, więc giganci zostają. Kogo straci tego, znak Srama z 3-4 demona za 4, co wiesz? A, no, ten co tam dropi tych małych kordupli. Tak. Nie. Tego, nie? Co przyzywa ci losowego z ręki. A, no tak. O, to on był dobry w mordę. No tak, no on właśnie. Był dobry. On był imbo. No, on był mega dobry, kurwa. Ja pamiętam, ja sam też Naxa robiłem właśnie po to, żeby zdobyć tego demona, bo on był naprawdę niezły. Znaczy, ale można to bez powiedzieć tego sumie, się obejdzie że... też, tam jakoś tam można będzie tam grać. Można powiedzieć w sumie, że Warlock to jest twoja ulubiona klasa, no nie? Znaczy Warlock, co tam jeszcze mi się podoba fajnego? No teraz Mac mi się spodobał. Mac mi się spodobał na tym tempo Mage'u. Fajnie mi się nim gra, to też mi się totalnie podoba. Szkoda, że też się rozsypie po tym kurczę, w tym nowym formacie. W standardzie no, nie będzie raczej grywalne po prostu, no i tyle. No i tyle, może w standardzie się rozsypie, ale no, w tym Wildzie będzie można dalej tym grać, prawda? Nie wiem, może będę grał tym w Wildzie, cholera wie, zobaczymy. Zobaczę jaki tam będzie poziom trudności, znaczy poziom skilli powiedzmy innych graczy, to albo będę grał sobie tym tempo Mage'em w Wildzie, albo będę, bo będą w sumie dwa rankingi, więc cholera wie, który ranking grać, nie? Mhm. Nie, no widzisz, ogólnie to zmiany mi się podobają, te, jak sobie teraz myślę coraz bardziej, to nie wiem, są spoko. Nie no, są spoko, bo to mówię, tak jak w tym filmiku tam gadałem, że to dla nowych graczy albo dla tych, którzy mają mało kart, to jest mega opcja, bo tak naprawdę mogą sobie wrócić do Hearthstone'a, grać standard i tak naprawdę zacząć tak jakby od Hearthstone'a od początku praktycznie. No dokładnie. No może nie od początku, bo będzie drugi dodatek, będą tak naprawdę dwa dodatki od razu i ta czarna góra, ale no praktycznie ci, którzy coś tam grali, mają. Ci kto, chociaż którzy mają ten trochę podstawki i czarną górę na przykład zrobioną, no to już mają mega dobrą opcję, a ja jestem właśnie w takiej sytuacji, więc. No ty to kurde masz naprawdę zajebistą sytuację. No tylko tyle, że ja nie mam żadnych pakietów z tego, z wielkiego turnieju, nie? A tam jeszcze wielki turniej. A tam są fajne karty, kurde, one właśnie były... Problem taki był, że mega fajne karty wychodziły, mega fajne rzeczy wychodziły w tych dodatkach, ale cały czas ten Nax i te GVG tak rządziło tak naprawdę, co nie? No. A na przykład w wielkim turnieju jest masa świetnych rzeczy. Jakieś tam te healboty z GVG zawsze były. Nawet do jakichś tam paladynów powolnych, a... Czemu mają to grać, jak jest ten Tuskar Jouster, co nie? To też może cię uleczyć, może to jest główny problem. Ale no, jest tak na moje o wiele lepsze. 5-5 za 5 i to może wiem, ci uleczyć 7 HP, jak wygrasz tego Jousta. O. Także no mi się podoba mega ta zmiana. No zobaczymy, tylko to też jest sporo takiego tego RNG właśnie przez tą inspirację. No inspiracja to też jest pewnego rodzaju RNG. Znaczy inspiracja właśnie niektóre rzeczy są tam RNG, ale to jest jeszcze tam w miarę do skontrolowania, co nie? No co innego jak możesz dostać losowego spela, co innego jak możesz, nie wiem, wydropić Doomsayera ze Shreddera, który cię wyczyścił z tyłu, no wiesz o co chodzi. Co chcę tutaj wynaleźć, mordejerze. Radio porobione. Zaraz, ja chcę cisnąć przecież ten. Ja chcę cisnąć wy. To, techniki rakietowe. Okej, to co? Loty tak jest potrzebne. Dobra, do czego to mogę upgrade'ować? Pancernik parowy? O Boże, to odpada. A może w sumie niech to sobie kampi już tutaj. Dobra, uśpimy to.
A teraz tak, tym ziomeczkiem podpłyniemy sobie tutaj. Ta karawelka może podpłynąć tutaj, okej, okay, git. Może być giełda. A to może być co? Ej, Kompania Wschodnioindyjska, to mocarnia. Kompania. Co zrobiłeś? Nie, jeszcze nie. Dałoby się zrobić, złoto plus 4. Ile to? 3 tury, huta, 8 produkcji, morducha, jeżucha. Może najpierw to? Okej. Okay. Chyba git. Chyba git. A, to jest ten bug. Albo to może nie bug. No, to żywności mam tonę w tych miastach, tylko zapewnić im jakoś zadowolenie. 4 tury do nowego ustroju i będzie zabawnie. Dać im tylko zadowolenia trochę i będzie po prostu luksus. No, stadiony się pobudują. Będzie nice. Ale mam 250 gold do natury. No, ile masz gold do natury? 200. No panie, to się wyprzedziłem. No, sobie no ale gold wiesz, ja już mam masę sojuszników w państwach miastach, na przykład. A kultury ile masz? 300. O, ja mam 115, kama. No to już widzisz mocną stronę każdego z nas. Come on, come on. A, dobra, to możemy zrobić co? Koszary może, for fun? Koszary. Ej, no produkcja mi ładnie podskoczyła w tych miastach. Z naciskiem na żywność mam praktycznie wszędzie powyżej 50. To jakbym przerzucił się na nacisk na produkcję, to pewnie miałbym setkę też w każdym mieście. Praktycznie. Ja mam w miastach średnią, nie, na żywność to mi podskakuje do 60-70, a na produkcję to średnio tam 110 do 140, zależy jakie miasto są. No, to też pewnie jakoś tak, nie chcę się teraz zmieniać, tak, bo wszystko by popierdzieliło się, ale pewnie tyle bym też może wycisnął w stolicy. A ile masz obywateli w stolicy? 25. To ja mam 24, ale przy tej ilości... Chociaż nie, ja w sumie dużo osadników nie budowałem. Zaraz, ile ja wybudowałem osadników? Tak naprawdę chyba jednego, nie, na dobrą sprawę tylko jednego osadnika wybudowałem chyba tylko. Ja się dziwię, że mam tak mało tych obywateli, ja tam mam kurde wiszące ogrody, co nie? Aaa, to może dlatego. To pewnie dlatego masz tu więcej. I tak dobrze mi poszło. No ty... właśnie. A co, ja pierdolę, ty nie wierzę, mój robotnik na środku... W środku Oceanu Indyjskiego jest, nie wiem co on robi na środku Oceanu Indyjskiego, no ale dobra. Przepłynął całą Australię, gdzieś tą minął Australię i sobie popłynął na środek. I mi się teraz pojawił, że on tam, znaczy, no jest sobie tam, no ekstra. 15 tur zajmie mu powrót do domu, no zajebiście. Po prostu mistrzostwo świata. Okej, weźmy sobie wielkie dzieło tej kultury, no szału nie ma z tą kulturą, szczerze mówiąc. Ale co zrobić? Właśnie, gdzie są jakieś państwa, miasta, które ja mógłbym przekabacić? I co one dają? To jest militarne, to nie chcę militarnego. Wilno jest z kolei kupieckie. No kupieckie mogłoby być. Może tutaj sobie zobaczymy po prostu. Wszystkie mnie nie lubią. Bukaresz mnie lubi. Zaraz, z Rygą wojnę prowadzę? O co, come on, Boże. Ale państwa, miasta mnie nie lubią, lol, za to, że... Paliłem tych państw miast tyle. Okej, okay, to tak. Bukareszt mnie lubi i to kulturowy, zaproszę. Ile potrzebuję? 80 punktów. Czy ja jestem w stanie przekabacić to miasto? 80 punktów. A, jestem w Złotej Erze, dlatego ja mam tyle hajsiwa. Się tak zastanawiam, dlaczego ja mam ten... Dlaczego ja mam tyle hajsa? Ja Złotą Erę mam odpaloną. 80 punktów. Daj podarunek w mordę jeża. 70. Okej. Okay. Przyjazne jest to, super partia. Ile po 30? No i miodziu, jest moim sojusznikiem. Znajdź na mapie, gdzie jestem, Bukaresz. To tutaj. Bierzesz jakieś państwa miasta, co nie mają sojuszników, czy kradniesz komuś? Nie, to diabłem tej Wenecji. Diabłem Wenecji. C
co ty tam wcinasz? Jakieś krokiety? Ja mam chęć na krokiety, to tak myślę. Wiesz co, sobie kurde, moja mama przywiozła praktycznie świeżutką bułeczkę. I właśnie sobie zrobiłem do tego parówki i tak dalej. Aha. Już mi smaka narobisz. Przecież nie jestem głodny, ale... Ale krokiety, nie? Dlaczego krokiety bym zjadł? A, wiem dlaczego. Gdzieś tam wyczytałem w jakiejś gazetce. Takie fajne te krokiety chińskie, czy tam jakieś japońskie te... Takie krokieciki małe, ale są fajne, bo one są z jakimś tam kapustą, z grzybami. Takie niby polskie, ale są jakieś tam w chińskim wydaniu, czy jak po japońskim, cholera wie. Pamiętam jak się nazywają, ale wyglądają apetycznie. Kiedyś trzeba zjeść. No, no, se kupił. Gdzieś tam w Biedrze są, czy w Tesco, nie pamiętam w czym to było. Chyba w Biedronie. Ale fajne, bo oni tam jakoś taką całą serię jakiejś chińszczyzny sprowadzili teraz. Nawet wygląda to ciekawie. 200 gram, a nie jest drogie. 200 gram kosztuje chyba tych krokietów jakieś 5 zł albo 6 zł. Chyba 6 zł kosztują 200 gram. Nie jest jakieś mega drogie. Chociaż takie klasyczne krokiety polskie to był kilogram chyba za 9 zł. To w sumie może jest drogie. Ale smakuje. Ale no nie wiem, nie próbowałem jeszcze, ale bym wciągnął. Dobra, Boże, co ja to chcę budować, a nie będzie ta latarnia morska. Normalnie takiego smaka mi narobiły te krokiety, że masakra. Okej. Bank. Odechce ci się jeść, jak ci przypomnę, z czego są zrobione parówki. Nie wiem, słyszałem, że z tych, z sutków. Z sutków i z uszu, czy coś takiego. Z tego robią parówki. No dawaj. Czekaj. Zaraz znajdę gdzieś. Ja gdzieś czytałem, że robią to centralnie. Z sutków świń i z uszu. Więc masakra. Tak samo szynkę robią, stary. Słyszałeś, że szynkę robią... Szynkę jak nie mają jeszcze robić, to też robią z uszu świń tę szynkę. Ponoć. Taką konserwową, nie? Bo taką jak sprzedają taką całą niby w sklepie, no to jest tam zwyczajna z tyłka, czy tam z czegoś robi się ten szynkę, nie? Ale jak robią taką konserwową, to ponoć robią ze świńskich uszu taką szynkę, stary. I to się nazywa szynka. Szynka z uszu. Dopiero mistrzostwo świata. To zobacz ten, co oni tak naprawdę robią. Oni to są, nie wszystko zużywają, co tam można służyć nawet. Nie, nawet z kości coś pewnie robią, ty. Jakim zostają? No masakra dosłownie. Szynka z uszu. Jak to przeczytałem gdzieś, że robią tą taką konserwową szynkę ze świńskich uszu, to myślałem, że padnę na ziemię. Ej, Oxford mogę wybudować. Dobra, to sobie wybudujemy to. A tutaj co? Czekaj. No i co, znalazłeś to? Z czego to szukam, robię? Szukam, ale to nie jest łatwo, wiesz. Ale to nie wiem, czy tak będzie wprost napisane, z czego to robią. Korpusy drobiowe, kostki, skóry. No, tam jest oczy. Wszystko. Oczy? Wymiona. No. Oczy wymiona, aha, to spoko loko. To zajebiście, ciekawe jak... Różne rzeczy. Ciekawe jak... Jakieś. Ciekawe jak oko smakuje, ty. No, zjedz parówkę. Oh my god. Mistrzostwo świata. Dobra, ale teraz... No co, no, jem parówki, nie mam raka, żyję dobrze i jest fajnie. Także... W tym wieku. Jak nie wiem, jak są niektórzy, którzy w tym wieku, kurde, już tak, wiesz, gluten free i w ogóle życie fit i tak dalej. I jacy oni nie są super zajebiście zdrowo odżywieni i w ogóle, a ja tak se stoję i jem pizzę. No to pizza jeszcze nie jest tylko... Znaczy pizza co za, no ma tylko kalorii dużo. No, ale no wiesz, no tak, wszyscy jedzą dookoła zdrowa, ja jem po swojemu, kurde, nadwagi nie mam, zdrowy jestem, choruję raz na półtora roku i to dość krótko zwykle i w ogóle, wiesz. To nie wiem. O, panie, ile masz nauki teraz, powiedz? 674. A, ja mam 685. A, widzisz. A ile masz kultury? 150. 320. Bez złotej ery. Czekaj, co my tu mamy? Wystawę światową ty chcesz, a ten chce ideologię światową swobody. No co on, raka dostał ten gościu? No właśnie, dlatego dałem na nie dużo. No ja też dałem na nie wszystko co mam, czyli cztery. Cztery głosy. Aż normalnie. Ja dałem 10 co nie, dwa za swoją propozycją. No a to myślę, że ta wystawa i tak przejdzie chyba. Tak, bo to zawsze ludzie lubią to robić.
Ale te swobody to jakiś rak jest, panie, to nie może przejść. Nie no, jak można, co nie? Jak można iść coś innego niż komunizm? Komunizm jest najlepszy, kurwa. Nie ma nic lepszego niż porządny komunizm. No, Kreml można sobie budować. O nie, nie przeszło. Żartujesz. No ale nie przeszło moja propozycja. Jest to przyjęte. No dobra, dobra, ale swobody, no dobra, swobody też nie przeszły, no to jest git. Bo już myślałem, że swobody przeszły, to by mnie krew zalała tutaj. Okej, okay, to tak, zrobimy sobie zamczysko. Tego można coś takiego zrobić. Ja mam wungla jeszcze, mam. Teraz mam 5 wungla, ale chyba aluminium nic nie mam, no to wynika. Chyba brak aluminium. Cudownie. A, kolejny szlak handlowy mogę sobie wypuścić. Okej, mam obecnie 770 nauki. Żartujesz, a skąd? A no wiesz, zacząłem budować budynki. Takie buty. Takie tam. 770 to fajnie, no ja 690 ekstra. Poszedłem w ten, dopiero co wybrałem. Z racjonalizmu wziąłem sobie wolno myślicielstwo. Plus 1 nauki z każdego punktu handlowego i plus 17 nauki z uniwerków. Więc w sumie, to jest dobre. No, to jest dobre, bo dają w sumie uniwerki 50% chyba teraz. Tak naprawdę no, nauki. A ja na przykład tych punktów handlowych mam w jednym mieście od groma, co nie? Także to też jest. No to jest dobre. Ja też mam sporo dżungli, sporo punktów handlowych wziąłem, pobrałem, więc. Mam teraz 3 punkty nauki z takiego punktu handlowego. W ogóle dżungla jest świetnym terenem pod late game, ale pod early jest taka straszna. Nie no, na początku jest. Znaczy na początku jest beznadziejna, ale później jest dobra, no tak powiedzmy. Nie warto może mieć na tonę tej dżungli, bo wiadomo, że będziemy mieli mało jedzenia, ale tam z 3-4 poletka z dżunglą obok ja miasta na przykład można mieć. Ja na przykład mam miasto takie typowo, wiesz, pod naukę i pieniądze. No. No to mam tutaj raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem punktów handlowych w dżungli, co? No to panie, nieźle. Nie wiem, to ja mam. Ono jest bardzo fajne. Najwięcej to ja mam 4 chyba obok miasta. 4 dżungla. Co tu się dzieje? Zaraz, to możemy zrobić coś takiego jak archeolog. Wiesz co mnie boli, że nie można na modach z tego, z workshopu grać przez Neda. No a to jest trochę głupie, też mi się to nie podoba. Ogarnąłem jak się gra przez na hot seat'cie, ale przez Neda się nie da. I to mnie strasznie boi, chociaż może pewnie jest jakiś sposób na to, no ale no fakt faktem. Niesmak pozostaje. Trochę słabo też to mi się wydaje, bo w czwórce można było grać na modach, tylko że obydwoje musieli mieć odpalony ten sam mod, no i wtedy sobie wchodzili do lobby i możesz pykać. Nie wiem jak to teraz jest, bo ta czwórka się przeniosła na Steama, ale wydaje mi się, że ten mechanizm tam się nie zmienił, więc też można każdy sobie pykać w czwórce, można sobie multi grać na modach, tylko trzeba mieć po prostu, każdy musi mieć odpalony ten sam. Tą samą modyfikację. Tylko że tam w czwórce można grać tylko z jednym modem, nie można odpalać, nie można łączyć modów, a tutaj można sobie łączyć mody, więc to jest też coś za coś, nie? To jest fajna opcja. No tak. Mówiące, że możesz sobie odpalić tam 15 tysięcy modyfikacji. Właśnie my na przykład z kumplem odpaliliśmy modyfikację na erę prehistoryczną, co nie? I o mój Boże, to nam dodało 1,5 godziny gry na sam początek, co nie? I dopiero wtedy byliśmy na tym starcie z piątki. No, to tak to działa. Co tu się dzieje? Coś mi tu powygasało. Ale fajne to było, fajnie wymyślone. Tylko było takie, że no, wiadomo do czego powinno się dążyć, żeby najlepiej się rozwijać. Nie? A nie to co jest tutaj, że możesz iść tutaj i potem nadrobić tym, albo się wyspecjalizować w tym, tylko tam to było, że o, zauważyłeś, że coś tak działa i wtedy no nie no, to wszystko to musieli wiesz. Bo inaczej byłeś chujem. Słabo się rozwijałeś. coś w tym stylu. Czy tu są jeszcze jakieś państwa kulturowe, które mogą przekabacić? Okej, coś takiego. Ile potrzebuję? Jeszcze 70 punktów, mam FG. Dobra, to poczekam jeszcze dwie tury i przekabacę sobie Florencję. Będę miał kolejne kulturowe. Boże, co my tu mamy? Opera? Albo archeolodzy. A tu z kolei co? Baza wioskowa. Zróbmy bazę wioskową. Kreml, kurczę blade. Arsenał, bla bla bla. O, dobra, nie będzie arsenał. Tutaj może być zamczyska.
Okej, dobra, to będziemy kończyć ten odcinek, bo tak patrzę na zegarek, już pół godziny minęło. Także dzięki wielkie i do zobaczenia w kolejnym. Na razie, hej. Cześć!